Dom Holownik. Co się stało, Frank? Czy jest jakiś problem? Zadzwońmy po Toma Holownika. On na pewno ci pomoże. Tom, twój przyjaciel Frank jest w tarapatach. Musisz mu koniecznie pomóc. O, nie ma go tu. Może jest tam? Tom, zobacz, znaleźliśmy go. Musimy mu koniecznie pomóc, bo nasze miasto nie będzie chronione przed pożarami. Hej, Frank! Jesteś już uratowany. Tom zaraz ci pomoże. Świetnie, jedźmy teraz do garażu. Okej, Tom, gotowy na naprawę? Zaczynajmy więc. Najpierw wymienimy przedni zderzak. Jest już do niczego. Wow, wygląda świetnie, Frank. Co teraz, Tom? Jasna sprawa. Teraz trzeba zmienić koła. Potrzebujemy ich aż 6. Więc, który zestaw kół weźmiemy? Oczywiście wszystkie, bo potrzeba nam ich 6. Nie, Tom. O nie, on ma dziurę w zbiorniku. Musimy to szybko naprawić, Tom. Wow, Tom, co to jest? Zamierzasz naprawić dziurę tą spawarką? To niesamowite, Tom. Tak? Czy masz coś jeszcze dla nas? Wow, Tom! Nowa drabina? Wygląda super! Frank, wyglądasz świetnie. Tom, czy jest jeszcze coś, co możemy naprawić u Franka? Jasne, on potrzebuje nowe światła. Świetnie! Do zobaczenia następnym razem, Frank! Tom, brawo! Znowu wykonałeś świetną robotę. Do zobaczenia wkrótce! Pamiętajcie, żeby zasubskrybować! Patrol policyjny.
Hej, Flavie, masz tam bardzo ciężki ładunek z tego, co widzę. Jesteś pewny, że bezpiecznie będzie przejechać przez ten most? Może być niewystarczająco mocny dla ciebie. O-o, chyba jednak ten ładunek był za ciężki i teraz Flavie się zablokował. Lepiej poprośmy Matta i Franka, żeby przyjechali nam pomóc. Chłopaki, potrzebujemy waszej pomocy. Flavie wjechał na most, który się zapadł pod jego ciężarem. A teraz ani Flavie nie może się ruszyć, ani Czarek Dźwig, który stoi tuż za nim. Nie martw się, Flavie. Matt i Frank już tu są. I wygląda na to, że mają już plan pomocy. Użyjesz swojego haku, żeby wyciągnąć Flavie'ego z zepsutego mostu? O kurcze, chyba Flavie jest za ciężki dla Matta i Franka. Masz jakiś inny pomysł? No oczywiście. Musimy zdjąć trochę jego ciężkiego ładunku i wtedy spróbować go ściągnąć. Ale jak to zrobimy? Świetny pomysł! Czarku, czy możesz to zrobić? Łatwizna. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. To powinno sprawić, że Flavie będzie o niebo lżejszy. Udało się! Uratowałeś Flavie'ego! Ale Czarek jest wciąż zablokowany. Chwila, moment. Możemy użyć ładunku Flavie'ego do zbudowania nowego mostu. Czarku, czy myślisz, że mógłbyś to zrobić? Jeszcze nie, Czarku. Musisz te położyć bloki na swoich miejscach. Tak jest. Postaw je tu. Thank you.
Teraz czas położyć metalowe elementy na tych blokach. Świetnie, Czarku. Udało ci się zbudować nowy most. Świetna praca zespołowa. Teraz wszyscy są bezpieczni oraz mamy nowy most na miejscu starego. Do zobaczenia następnym razem, przyjaciele. Tom, holownik. Wesołych świąt, Tom. Co dzisiaj porabiasz? Pomagasz małym samochodzikom dekorować choinkę? Ona wygląda świetnie. Brrr, ale tu jest zimno. Cześć, Kari. To musi być niełatwa praca przy produkcji tych cukrowych laseczek. A co to za hałas? Maszyna się zablokowała? O nie! Lepiej szybko zawiadommy Toma Holownika. Tom, Kary Cukierkowóz potrzebuje twojej pomocy. Możesz tam pojechać? Wybaczcie, mała Amber i Lily. Jak tylko załatwimy tę sprawę, natychmiast wrócimy do dekorowania choineczki. Nic się nie martw, Kari. Scholujemy cię z powrotem do garażu i zaraz rozwiążemy ten problem. Już blisko. Wow, Tom! Małe samochodziki udekorowały twój cały garaż! Rzućmy okiem na twoją maszynkę, Kari. A to co? Czy to lód? Myślisz, że maszyna do robienia słodyczy Kari zamarzła, bo na dworze jest mróz? Sprawdzimy to? Miałeś rację, ale nic się nie martw, Kari. Zaraz cię rozgrzejemy. Co to? Grzejnik? Świetny pomysł. Czujesz się lepiej, Kari? Wspaniale! A to jest dla ciebie, Tom! Czy jest coś, co możemy zrobić, żeby Kari już więcej nie zamarzła?
Jak się teraz czujesz, Kari? Cudownie! Czy to już wszystko, Tom? Jeszcze nie? A to co? Nowy silnik dla maszyny do robienia słodyczy? Wow! To przewspaniały prezent świąteczny! Od teraz będziesz mogła produkować dwa razy więcej cukrowych laseczek. Czy Kari może już wracać do domu i kontynuować produkcję? Dobrze. A Kari, a Tom, wesołych świąt! Hej Francis, wyglądasz na bardzo podekscytowanego. Jedziesz do lakierni Toma? W którą postać przemienisz się tym razem? Chcesz, żebyśmy zgadywali? Okej, daj nam jakąś wskazówkę. Chcesz przebrać się w myszkę Miki? Fantastycznie! Hej, Tom, czy jesteś gotowy, żeby przemienić Francisa w myszkę Miki? On właśnie przyjechał. Zatem do dzieła! Od czego zaczniemy? Farba w sprayu? Okej, ale który kolor nam potrzeba? Czarny, czerwony i żółty. Który najpierw, Tom? Czarny? Dobrze. Czy teraz pomalujemy żółtą farbą? Okej, a może czerwoną? Podnieś swoje widełka do góry, Francis. To wygląda zupełnie jak spodenki myszki Miki. Użyjemy teraz żółtej farby? Dobrze. Twoje widełki są za wysoko, Francis. Pędzel nie dosięgnie ich. Czy możesz je trochę opuścić? Idealnie. Co jeszcze musimy zrobić? Uwaga, zamknij oczy, bo będziemy malować ci twarz. O tak, bardzo dobrze. Mysie uszy? Zupełnie jak myszka Miki. A czy masz ogonek dla Francisa? Idealnie. Czy coś jeszcze, Tom? Guziki? Dobry pomysł.
Zamocujemy najpierw jedno po lewej. Zamocujemy też prawe. Wygląda na to, że podobają ci się te guziki, Francis. Świetnie! A teraz jedźmy do miasta samochodów i pokażmy im się. Hej, Francis! Czy mógłbyś pomachać ogonkiem jak prawdziwa myszka? Pa, Tom! Dziękujemy! Dziękujemy! Wow, Francis! Wyglądasz zupełnie jak myszka Miki! Hej, Tom! Jak się miewasz? Chcesz naprawić ten przeciek? Ale gdzie jest ten przeciekający pojazd? W twojej lakierni? Pracujesz też nad transformacją? Tyson, to właśnie tobie coś wycieka. Słyszałem też, że wkrótce czeka cię jakaś transformacja. Wygląda na to, że Tom chce najpierw załatać tę dziurę w twoim zbiorniku. Idealnie! A teraz czas na transformację Tysona! To jest genialny pomysł, Tom! Jeśli przetransformujesz Tysona w Iron Mana, to już nigdy nie będzie miał żadnych przecieków! Iron Man jest czerwony, czyż nie? Masz rację, Tom. Tyson będzie potrzebował gogli ochronnych dla bezpieczeństwa oczu. Ten czerwony kolor wygląda świetnie, ale pamiętaj, że Iron Man ma też żółte elementy. Czy masz trochę żółtej farby? A czy mógłbyś w takim razie jej trochę przygotować? Sztabki złota? Co zamierzasz z nimi zrobić, Tom? Ach, widzę! Podgrzejesz je do wysokiej temperatury, żeby się stopiły i w ten sposób uzyskasz żółtą farbę. Cudownie! Udało się stworzyć potrzebny nam kolor. I co teraz, Tom? Jeszcze trochę żółtego na brzuszku Tysona? Oczywiście! Iron Man ma też żółte linie po bokach. Oho, to chyba cię trochę łaskocze, Tyson, prawda? Super! Wygląda wspaniale! Czegoś tu brakuje? Ciekawe czego? O właśnie! Tysonowi brakuje działek świetlnych, zupełnie takich jak ma Iron Man!
Tyson ma po 5 kół po każdej stronie, a więc będziesz w sumie potrzebował 10 działek. Czy transformacja Tysona jest już ukończona, Tom? Co takiego? Masz też w głowie źródło zasilania, takie jak miał Iron Man na klatce piersiowej? To wspaniale! Czy trzymasz je tutaj? Tyson, czy jesteś gotowy na ostateczny i najważniejszy element twojej transformacji? Wyglądasz tak samo fenomenalnie jak sam Iron Man. A teraz zobaczymy, czy jesteś równie silny jak on. To niesamowite! Tom, możesz być dumny ze swojego dzieła. Tak jest, Tyson. Cała naprzód. Tom, holownik. Cześć, Hector! Co słychać u ciebie dzisiaj? Uczysz Penny nowych akrobacji powietrznych? To wspaniałe! Ale gdzie ona jest? Leciała za tobą? Jakoś jej nie widzę. Ale nie martw się, Hector. Na pewno sobie poradzi. O, tam jest! Cześć, Penny. Czy możesz nam pokazać, czego się dzisiaj nauczyłaś? Wow, to jest niesamowite! Hector musi być bardzo dobrym nauczycielem. A cóż to za dźwięk? Aha, to słuchawki Hectora. Ktoś nadaje mu komunikat radiowy. Hector, kto to był? Potrzebują cię na komisariacie policyjnym? Jaka szkoda. No ale dobrze. Pa, Hector, do zobaczenia później. I co teraz, Penny? Powinniśmy wylądować? Nie? A więc co zatem będziemy robić? Chcesz spróbować powietrznych trików Hectora sama? Dobrze, Penny. Tylko bądź ostrożna. Wow! To wygląda na bardzo trudne. Wygląda dobrze. Myślę, że jednak powinniśmy zejść na ziemię. Postaraj się wylądować na tej ulicy. Ostrożnie, powoli. Nie martw się, Penny. Zaraz powiadomię Toma Holownika. On na pewno ci pomoże. Tom! Hej, Tom! Penny samolot potrzebuje twojej pomocy. Pokażę ci, gdzie na nas czeka.
Teraz w lewo, bardzo dobrze. Trochę dalej, jeszcze trochę i już prawie jesteśmy. Penny stoi na głównej ulicy. Aha. Tam jest! Głowa do góry, Penny. Tom zabierze cię do garażu, a tam naprawi w mgnieniu oka. Ostrożnie, nie za szybko. Świetnie, Tom. Możemy ruszać w stronę garażu. Tom, czy coś jest nie tak? Czemu zatrzymałeś się? Ach, widzę. Martwisz się, że Penny nie zmieści się na ulicy, ponieważ jej skrzydła są szerokie? A zatem co powinniśmy zrobić? Hej, zobacz! Tam jest Matt radiowóz. Hej, Matt! Jesteśmy w tarapatach. Pomożesz nam? Wspaniale! Wielkie dzięki, Matt! Matt, zaraz poprosi wszystkie samochody, żeby zrobiły nam miejsce na przejazd. Świetna robota, Matt. Dziękujemy. Teraz Tom może kontynuować trasę do garażu. Już prawie jesteśmy, Penny. Już blisko. Czy jest jakiś problem, Tom? Ach, skrzydło Penny jest uszkodzone. Czy dasz radę je naprawić? Świetny pomysł, Tom. Zaspawamy je i będzie naprawione. Uważaj, będzie gorąco, więc nie zapomnij o goglach ochronnych. Świetnie, Tom. I jak się teraz czujesz, Penny? Skrzydło wygląda jak nowe. Czy jest coś jeszcze, co możemy naprawić u Penny? O nie! Szyba Penny musiała pęknąć podczas uderzenia w budynek. Tom, czy masz jakieś zapasowe szyby na podmianę? Ha, wygląda na to, że mamy tu całkiem spory asortyment. Te chyba nie, to wygląda mi na okno samochodowe. A te jest o wiele za duże. To chyba od jakiejś ciężarówki. Te wygląda idealnie. Myślę, że Penny jest bardzo podekscytowana. Pasuje idealnie. Świetnie, Tom. Zobacz, jaka szczęśliwa jest teraz Penny z jej nową szybą. Co jest, Tom? Koło Penny wymaga jakiejś naprawy? Masz rację. Będziemy musieli użyć pompki. Ale gdzie ta pompka jest, Tom? O! Właśnie tam!
Aha. Tak jest. Naciśnij zielony guzik, żeby ją uruchomić. Upewnij się, że koło peny ma wystarczająco dużo powietrza. Myślisz, że już to? Dobrze. Naciśnijmy teraz czerwony przełącznik, żeby wyłączyć pompkę. Czy to wszystko, Tom? Myślisz, że Penny potrzebuje jeszcze jakiejś naprawy? Dobry pomysł, Tom. Jeszcze tylko warstwa farby i będzie gotowa. Czy jesteś zadowolona, Penny? Bo wyglądasz świetnie! Pa, pa, Penny! Do zobaczenia, Tom! Dziękujemy! Tom, holownik. Cześć, Bobby, co porabiasz? Płyniesz odwiedzić swojego przyjaciela Hektora helikoptera? To świetny pomysł, Bobby. Mamy dzisiaj idealny dzień na żeglowanie. Hej, Bobby, co się stało? Ten hałas nie brzmi dobrze. Chyba mamy kłopot, Bobby. Idę po Toma holownika. On nam pomoże. Tom, hej Tom! Motorówka Bobby potrzebuje twojej pomocy. Dobry pomysł, Tom. Posprzątaj garaż na przybycie Bobiego. Czy coś nie tak, Tom? Zgadza się. Bobby nie ma kół. Musisz wymyśleć inny sposób na przywiezienie go tu do garażu. Czy już coś wymyśliłeś, Tom? Cóż to takiego? Gdzie jedziesz? Czy weźmiemy ze sobą lawetę? To świetny pomysł, Tom! Dobra robota! Teraz jedziemy po Bobiego! Jest na rzece, niedaleko mostu. Czy możemy jechać szybciej? Świetnie, Tom. Zaraz tam będziemy. Hej, Bobby. Tom już tu jest, żeby ci pomóc. Ale jak wyciągniemy Bobiego z rzeki? Nie da rady wyciągnąć go twoim hakiem. Dobry pomysł. Poprośmy o pomoc Czarka Dźwiga. Czarku, Czarku! Tom holownik potrzebuje twojej pomocy. Pomożesz mu wyciągnąć Bobiego z rzeki?
Tędy, Czarku, tędy! Już prawie jesteśmy! A oto Czarek! On nam pomoże rozwiązać ten problem! A. Świetna robota, Czarku! A teraz gdzie idziemy? Dobry pomysł! Powoli wycofaj i wyciągnij Bobiego z rzeki! Tylko ostrożnie, nie za szybko! Świetna robota, Czarku! Ale jak teraz załadujemy Charlie'ego na lawetę Toma? Świetny pomysł, Tom! Czy możesz trochę się zbliżyć? A teraz, Charlie, czy możesz naciągnąć Bobiego na lawetę Toma? Ha, Bobby chyba nie jest zbyt lekki. Dalej, Charlie, uda ci się! Świetna robota! Dobrze! Teraz zabierzmy Bobiego do garażu! I już jesteśmy, Bobby. W mgnieniu oka cię naprawimy i znów będziesz pływał. Dobrze, zobaczmy więc, co jest nie tak z Bobbym. Jak myślisz, Tom? Co jest nie tak? Mamy problem z silnikiem Bobiego? Nic dziwnego, że nie mógł się nigdzie ruszyć. Czy masz może zapasowy silnik, który pasowałby do Bobiego? To na pewno ten, Tom. Zobaczmy, czy będzie pasował do takiej łodzi. Chyba ten silnik jest do większej łódki. Ale nie martw się, Bobby. Tom zaraz znajdzie silnik, który będzie do ciebie pasował. Chcesz przypasować ten z lewej, Tom? Czy on będzie dobry dla Bobiego? Świetnie! Będzie pasował idealnie! Dobrze, co jeszcze możemy zrobić dla Bobiego? Wygląda na to, że kotwica Bobiego jest już zniszczona. Jak ją naprawimy, Tom? Użyjemy młotka? Czy to dobry pomysł? Tylko nie ruszaj się, Bobby! Czy już jest wyprostowana, Tom? Masz rację. Spróbujmy jeszcze więcej. I jak teraz wygląda? Idealnie. Świetna robota, Tom!
I co teraz? Aha, myślisz, że Bobby potrzebuje nowego steru? Aha. Czy ten będzie pasował? Spróbujmy inny. Czy ten jest lepszy, Tom? O kurczę! Może ten będzie pasował? Spróbujmy! I jak się teraz czujesz, Bobby? Pasuje idealnie! Co jest, Tom? Czy jest coś jeszcze, co chcesz naprawić? Tak, Bobiemu przydałoby się czyszczenie kadłuba. Okej, zróbmy to razem! Wspaniale, Tom! Bobby wygląda teraz jak nowy! Zobacz, jaki jest szczęśliwy! Dobrze, zabierzmy go z powrotem do rzeki! Pa, Tom! Pa, Bobby! Do zobaczenia! Tom, holownik. Hej, Troy, co dzisiaj porabiasz? Ach, widzę. Ścigasz się z Jerrym wyścigówką. Dasz radę pojechać szybciej? Wspaniale, Troy! Wygrałeś! Co jest nie tak? Wyglądasz na zmartwionego. Czy jest jakiś problem? O nie! Już widzę, gdzie jest ten problem. Twój wagon zaraz odpadnie. Hamuj, Troy! Hamuj! Uff! Mało brakowało. Ale nic się nie martw, Troy. Zawiadomię Toma Holownika. On na pewno ci pomoże. Tom! Hej, Tom! Lokomotywa Troy potrzebuje twojej pomocy. Znajdziesz go na stacji. Już niedługo, Tom. Już prawie jesteśmy. Głowa do góry, Troy. Tom zaraz ci pomoże. Dobrze. Zabierzmy Troya do twojego garażu i naprawmy go.
Wspaniale! Co jest, Tom? Troy jest za ciężki, żeby go scholować? O nie! I co teraz zrobimy? Masz jakiś pomysł? Świetnie, Tom. Poprośmy naszego przyjaciela o pomoc. Dobrze, zróbmy właśnie tak. Matt, hej Matt! Troy Lokomotywa i Tom Holownik potrzebują twojej pomocy. Na stacji pociągowej. Szybko! Okej. Co najpierw musimy naprawić? Masz rację, Tom. Musimy najpierw złożyć Troja do kupy. Wspaniale! Jest Matt, żeby nam pomóc. Okej, Tom. Matt, będziesz musiał pojechać do garażu po spawarkę. Wspaniale, Matt. Dobra robota. O, jest nasza spawarka. Czy Tom może potrzebować czegoś więcej? Myślę, że będą to gogle ochronne. Okej, teraz Tom ciebie pospawa. Jesteś gotowy, Troy? Spróbuj pojechać do przodu, Troy. Świetna robota, Tom. Czy jest coś jeszcze, co możemy naprawić? Tak jest. Troy, jedno z twoich świateł stop nie działa. Matt, czy mógłbyś pojechać do garażu jeszcze raz? Tom! Hej, Tom! Matt znalazł nowe światło dla Troja. Ma też dla ciebie farbę. Wspaniale, Matt. Skończmy naprawę Troja. Wymontujmy te zepsute światło i wstawmy nowe. Pasuje idealnie. Bardzo dobrze, Tom. Okej. Które części Troja mogą być pomalowane? Świetnie! Jak się teraz czujesz, Troy? Jerry Wyścigówka nie będzie miał z tobą szans! Pa, Matt! Dziękujemy za pomoc! Do zobaczenia wkrótce, Tom! Tom? Holownik! Hej Sam, co dzisiaj porabiasz? Odśnieżasz drogę, żeby Matt mógł pojechać w góry? To wygląda na ciężką pracę. Czy coś jest nie tak? Wygląda na to, że niełatwo jest ci to odśnieżyć. Niedobrze. Inaczej Matt nie przejedzie. Spróbuj jeszcze raz, Sam. O nie. Myślę, że będziesz potrzebował pomocy Toma Holownika. Tom, hej Tom! Sam, pług śnieżny potrzebuje twojej pomocy.
Chodź szybko, Tom. Mat radiowóz nie przejedzie bez odśnieżonej drogi. Już jesteśmy blisko. Tam są. Chłopaki, zobaczcie, Tom już tu jest. Sam musi odśnieżyć tę drogę, żeby Matt mógł przejechać i dostać się w góry. Ale nasz pług przestał działać. Co teraz zrobimy? Dobry pomysł, Tom. Zabierzmy Sama do garażu i tam naprawmy. Tylko nie za szybko. Możesz łatwo wpaść w poślizg. Ostrożnie. Powoli. Świetnie. Nie martw się, Matt. Będziemy z powrotem w mgnieniu oka. No i jesteśmy. Tkwi problem, Tom? Zobacz! W otworze jego pługu jest kamień! Nic dziwnego, że nie mógł zasysać śniegu. Nie przejmuj się, Sam. Tom zaraz to naprawi. Dobry pomysł. Zobaczmy, czy to podziała. Teraz pchaj, Tom! Ha! Świetna robota! Udało się! A co teraz? Chyba Sam potrzebuje nowego reflektora. Czy masz jakieś zapasowe, Tom? Które wybierzemy? Świetny wybór, Tom! Czy coś jeszcze potrzebujemy? Masz rację. Klucza. Ten będzie dobry. Zobaczymy, czy pasuje. Co najpierw zamontujemy, Tom? Dobry pomysł. Poluzujmy te śrubki, żeby stare światło mogło być wymontowane. Wspaniale! Wypróbujemy nowe? Idealnie pasuje. Świetna robota, Tom. Czy jest coś jeszcze do zrobienia przy Samie? Widać na nim trochę rdzy. Co z tym zrobimy? Świetnie. Usuniemy to rdze, a wtedy Sam będzie wyglądał jak nowy. Skrob mocniej, Tom! O nie, to jest chyba łaskoczące. Jak się czujesz, Sam? Lepiej leć już w góry, żeby pomóc Mattowi. Batom!
pa, Matt. Do zobaczenia wkrótce. Pa, Sam.